Atakowanie wszystkich graczy w tajernie, część siódma. Zaczynamy ten cyrk. Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar i witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stero na moim kanale. To już jest regułka. Witam Was, moi drodzy, w oraniu graczy. Dokładnie tak, dzisiaj jest siódma część, siódmy raz się tutaj spotykamy. Miło mi jest Was powitać. Dzisiaj będziemy grali barbarzyńcom. Zrobimy sobie przedsmak przed odcinkiem świątecznym z orania, na którym zrobimy jak najdłuższy odcinek. Zobaczę, ile wytrzymam. No, żebyście też wy się nie zanudzili, oczywiście, w granicach tolerancji ten czas będzie. Będziemy tam orali na wszystkich trzech postaciach, jakie mam, czyli na rycerzu, na magu ognia. Nie, maga ognia to ja mam jakiś taki mały poziom. Na barbarzyńcy, na łuczniku, a na deser jeszcze wrzucimy sobie rycerza, który ma sola. I spróbujemy zaorać jakieś osoby na zamku po prostu. Tak to będzie wyglądało. A dzisiaj gramy sobie barbarzyńcą, na którym sobie ostatnio nieźle pykam. Przypomnę wam tylko szybko zasady tego challenge'u, jeżeli ktoś jest nowy. Polega to na tym, że atakujemy dosłownie każdego gracza, który nam tutaj się napotka. Nie wiem, ile dzisiaj będzie walk, zobaczymy. Kiedyś to zależało od łapek w górę, ale to odcinek był tak dawno temu, że i tak nikt nie pamięta, ile tam było tych łapek w górę, więc po prostu sobie dzisiaj zaatakujemy jakieś 10 grupek, zobaczymy. I atakujemy na barbarzyńcy. Tak jak powiedziałem, challenge polega na tym, że atakujemy wszystkich. Czyli jeżeli ktoś ma 140 level, no to on atakuje mnie, ale w sumie o to mi chodziło, więc gites, tylko jeszcze nie jestem przyszykowany. Mamy pierwszą walkę, dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że jestem martwy, proszę bardzo, super. No nie byłem przygotowany, cholera jasna, no. Ojej, no i było blisko. Ale może mój pet zrobi robotę, mój pet to jest dzik generalnie, ma 75 poziom. No cóż, kurde, no nie, on mnie serio zabije na blisko. Ej, jak go... Aha, o Jezus Maria, najgorzej na świecie. Nie miałem resków ubranych. Ta walka się nie liczyła. Ej, zostawcie tego kruka, bo będę musiał czekać 5 minut. Ja tu miałem atakować. Głupia gra strasznie. Nie wiem, czy wspominałem, ale w tym odcinku do wygrania jest 50 platyny, więc napiszcie swój nick w komentarzu. Oczywiście to obowiązuje tylko na tolnorze, no na ostlorze póki co nie obowiązuje. Więc napiszcie swój nick w komentarzu, tak jak wspomniałem. A na koniec tego filmu jeszcze rozdam te itemki, które obiecałem w tym filmie, ponieważ całkowicie zapomniałem, że cokolwiek tam obiecałem i mi o tym przypomnieliście, więc na koniec tego odcinka to, a dzisiaj do wygrania 50 platyny. Ogólnie zauważyłem mały problem, ponieważ gracze będą mieli dosyć sporą przewagę, ponieważ mają tę skrzydełkę. Ja niestety nie grałem w TR na tamtym okresie i nie mam tych skrzydełek. Może to troszeczkę utrudniać. Tak czy siak, wracam silniejszy, stary wstał, idzie jeszcze raz do jaskini. Jest 11:55, możemy atakować dalej, spróbujmy pokonać kogoś, mam ubrane karate, więc powinno być trochę lepiej. Jakby co, jeszcze mam za nas, że łucznika. Łucznik jest lepszy w PvP od tego barwy, ale myślałem, że będzie dobrze. Okej, nie mogę walczyć jeszcze przez 5 sekund. Zobaczmy, czy Pum Master wyskoczy. Prawdopodobnie, no wyskoczy Pum Master, oczywiście, że tak. Będzie głupie totalnie. Okej, jest pod ochroną, całe szczęście, dobra. Atakujemy każdego gracza, tutaj nie ma w ogóle, wiecie, windykacja bartodziejnie pozostawia jeńców, jak to mówią. Musimy atakować dosłownie wszystkich, więc tak to wygląda, chociaż jak powiedzmy, że dwa razy pump nie zabije, to może nie będziemy tych niższych atakowali, bo to nie jest nic ciekawego do oglądania tak naprawdę. Szukamy sobie jakiejś chętnej osoby, mamy tutaj Jonaha, Jonah, chodź, idziemy się bić. Dobra, Jonah jest. To wygląda na walkę, którą mogę wygrać, aczkolwiek, no nie wiem, zróbmy sobie tak mimo wszystko. Tutaj mój kruk jest główną bronią, on powinien wyjaśnić wszystkich. Kurde, nie chciałbym tego psa zabijać, to jest strasznie słabe, jak się psy zabija. Aczkolwiek pies tylko 5 platyny, myślę, że gorzej jakiegoś aquapeta byłoby zabić. No ale dobra, zobaczmy, czy gościu przeżył, czy gościu ucieknie. Chyba gościu nawet nie walczy, 16% szans na trafienie to całkiem, całkiem mało. No dobra, chłop uciekł, ale został jeszcze pies, no to tego psa chociaż zabijemy. Chyba, że zaraz wróci z ekipą, nie wiem, zobaczymy. Dobra, wydaje mi się, że pierwsza walka nawet zaliczona, tylko kurde, szkoda, że gościu uciekł. Jeden cios i by był martwy. Dobra. Czy uda się zabić psa? No chyba się uda. Udało się, niestety. Koleżce oczywiście nie darujemy, będziemy go gonili. To jest odcinek, w którym jestem seryjnym mordercą. Jonah, idziemy się bić dalej, mordo! A w sumie dobrze ci tak. Bum, zabiliśmy pierwszego gracza, generator kontentu, lecimy dalej. No dobra, no niestety, no takie są tutaj zasady challenge'u, musimy atakować wszystkich. Ja generalnie nie lubię za bardzo atakować, znaczy zależy, bo to jest fajna zabawa, nie? Tak zawsze to wspominam, że to jest fajna zabawa, atakowanie graczy, bo to jednak jest taka adrenalinka, są emocje i tak dalej. No ale jednak ja rozumiem drugą stronę i przez to tak PvP raczej tylko na odcinek. No ale no takie są zasady. Chodzimy do zamku i atakujemy czachę. O Boże święty, to będzie dramat. Widzowie, to jest koniec gry, chyba tak mi się wydaje. No ja zrobię w ogóle tak, to nie ma tutaj co do gadania. No salto będzie, jak nic. Chyba, że kruk tutaj zrobi jakieś AWP. No cóż, aha, to jest druid w ogóle. Dobra, myślałem, że to jest wudu tak swoją drogą. No to jeszcze bardziej utrudnia, ale dobra i tak. Z tej walki nic się widzowie nie uda raczej. Wezmę sobie wyrwanie z korzeni. Nie do końca wiem, czy wyrwanie z korzeni działa tak, jak myślę, że działa. Zróbmy tak. No ta walka chyba jest przesądzona, wiecie, tak mi się wydaje.
Chyba, że jakieś wsparcie zbije, to by było ciekawe. Broń się, Barba! Krytyk jeszcze wszedł, to nie fair. Bum. Kurde, no za dużo to ja mu nie robię, wam powiem. Ej, żyje jeszcze, zajebiście w sumie. Bum. Broń się, mordo! Dobrze jest! Okej. Okay. Teraz 5 gryzek wchodzi, daje mu dynię i chłop leży, nie? Taki jest plan. Aj. Dobra, pięknie, jeden. Ej, kurde, wchodzi, to zgodnie z planem idzie, tylko mało mu strasznie bije. Gryzka mam na 7, więc powinno lepiej wchodzić. Ajajaj, dobra. Pyk. I teraz tak, mamy już gryzienie nałożone, nie? Więc wydaje mi się, że... Nie wiem, czy tego się używa. Kurde, bele. No nie, no, bijemy mu krytykami chyba. No i niestety salto. Ale no, może ten kruk by... No, zapominam, że się jeszcze healuje. Kurde, bele. Ale Lipton. Ej, też macie tak, że... Ej, przełaj mnie zabił, wow. Szanowni Państwo, czy pamiętacie tego oto jegomościa? Jeżeli nie, to wam przypomnę, jakieś 30 sekund dostałem od niego w pi... No cóż, kurda, no nie, on mnie serio zabije na blisko. Ej, jak go... Aha, o Jezus Maria, najgorzej na świecie. Ma 116 level i ma magę ognia i powiedział, że chce z nami poorać. W sumie to sam zaproponowałem, bo nie dawałem sobie rady. Wchodzimy do jaskini z nim. I to może być całkiem ciekawe, ponieważ chłop ma tasak. No jak powiedziałem, ma 116 level i jak widzimy, dużo potrafi. Więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Wydaje mi się, że zrobimy sobie jedną rundkę tutaj. Kurde, gorzej jak pump wyskoczy. No, chłop chyba nie wie, że atakuje wszystkich, to może być ciekawe. No dobra, może faktycznie będę omijał te mniejsze grupki, że pump nie wyskakiwał, bo chłop się obrazi, to by było trochę takie niefajne. Więc po prostu będę atakował wszystkich, ale od levela, kiedy pump nie atakuje. Myślę, że to uczciwe. Bo i tak ten pump to nie jest nic ciekawego do oglądania, to jest tylko takie patrzenie, jak dostaje po mordzie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, jeszcze 5 sekund. Chłop nie wie, co go czeka. Mordeczko, to twój ostatni dzień, musisz uciekać. No i uwaga, i bum. No i drużyna jest pod ochroną niestety. No dobra, to idziemy sobie dalej. Zobaczmy, tutaj jest jakiś 28 level. Morela, słuchaj, mordo. To jest ta sama osoba. Idziemy sobie w takim razie na orki. No nie ma co, nie ma innej opcji. No dobra, wchodzimy sobie do lasu orków. I tutaj niestety Don Mador i jeszcze... Chłop, dawaj. Okej, mamy gościa, no i... No cóż. Ej, beznadziejny jestem w tą grę dzisiaj. Jestem totalnie najgorszy na świecie. Dawaj. Pokaż, co potrafisz, mordo. Please. Teraz ja! 200. Tak! Dobrze! Mamy to! Jest zabity gość. Powiedzmy, że wygraliśmy. Ten punkt to jest tam wypadek przy pracy. Trzymaj się, mordo. Oj. Chłop napisał, żebym bez kruka atakował, bo ogólnie no plany tego challenge'a się bardzo diametralnie zmieniają w tym odcinku, zauważyłem. Bo jak atakujemy z krukiem, to jest jeszcze większe MSL i wtedy no jest większa szansa tego pumpa, tak jak w tym przypadku, no niestety teraz wyskoczył. Będziemy atakowali wyższych graczy, polecimy sobie zaraz, myślę, na garnizon, tam powinni być już troszeczkę bardziej wysokopoziomowi ludzie, więc zobaczymy. Szanowni Państwo, co prawda jeszcze na ochronce, ale już stoimy na płaskowyżu. Jesteśmy tasakiem, jest tutaj też tarcza, jest tutaj gdzieś jakaś czacha. Generalnie myślę, że tu może być całkiem ciekawie zaraz. Niestety nie jestem prowadzącym drużyny, ale to nie przeszkadza, bo i tak tutaj nie ma zbyt dużo celów do atakowania, po prostu... czekamy, póki co aż nam ochronka padnie. Szanowni Państwo, mamy kolejną walkę. Na szczęście nagrywanie jest odpalone. Dobra, Michałko jest naszym kolejnym przeciwnikiem. Bierzemy sobie oczywiście w ten sposób. Zaraz mnie nagryzkę, bo zapomniałem to zrobić. Jezu, jestem nobem totalnym. Korzonki, nie ma korzonków. Super, bardzo fajnie, cyk. Dostał plombę. I chyba, wydaje mi się, że to jest koniec walki. Szanowni Państwo, udało się. Dobra, zaraz, spoko, mordo, nie ma sprawy. 9000 expa, całkiem nieźle. 50 zabójcy za zabicie Michajko. Ej, zaraz będę czachą, czajcie, kurde, Laponton czacha, tego jeszcze nie grali. Dobra, jest fajnie, jest kolejna walka odbyta, zaliczona i nawet bez strat, więc możemy od razu atakować dalej. Mam nadzieję, że ten gościu pomyślał tak samo i już poluje na kolejnych graczy. To wie, robi się ciekawie. Michałko przyszedł jeszcze z kolegą, będzie ich dwóch. Wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawe, ale on atakuje sam. Dobrze, a więc zaczynamy. Nie ta. Zaczynamy kolejną bitwę. Zróbmy sobie w ten sposób. Spróbujmy przeżyć. Chłop ma latarnię życia, więc może być całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że. 6. Że będzie atakował Mosia pierwszego, dzięki czemu będę mógł wam to nagrać. Niestety idzie we mnie, ale dostałem korzonki i żyję, więc dobrze. Wyczarujmy się z nich. Zróbmy sobie tak. Ej, wow. Aha, bo ja biję, bo teraz nerfa dostał druid, ale zajebiście. Ja tu tylko przelotem, spoko. Czy ktoś tu wejdzie? Nie wiem, zobaczymy. Czy opłaca się wyrywać z korzeni, kiedy jestem na 1? Wydaje mi się, że i tak się opłaca, bo dostałem zaraz drugi raz. Więc ja się wyrwę. No i niestety jestem martwy.
boli. Ej, ale zespie się obok, będziemy mogli śledzić tę bitwę, to może być całkiem ciekawe. A jednak nie zespie się obok. Ej, widzowie, ja jestem jak taki, wiecie, taki nieudany prankster, nie? Chłop, który po prostu bierze paczkę jaj, idzie na miasto, idzie prankować ludzi i nikt się nie śmieje z jego dowcipów. W sensie, atakuje tych ludzi, ginę jak debil i nic z tego nie wychodzi. Ale w sumie ja się dobrze bawię. Okej, bitwa trwa dalej, to po prostu ja padłem jako pierwszy. Szkoda, że nie mogłem tego nagrać, bardzo bym chciał. Biją się, no tutaj pół HP, tutaj ćwierć HP, no całkiem nieźle. Wydaje mi się, że Mosi tak przegra. No niestety padł, no cóż. Zło i występek nie zostały pokonane, atomówki przegrały, wszyscy nie żyją. Dobra widzowie, sprawa wygląda tak, że nasz Malika prawdopodobnie ma teraz ochronę i nie może walczyć w PvP. Ja na szczęście mogę, więc po co stracić czas, po co czekać, jak można na przykład polować, tak? No to wchodzimy sobie na przykład tutaj do tej jaskini i będziemy polowali w tej jaskini. No nie, no może nie. Ale poszukamy sobie jakichś tutaj ofiar. Wydaje mi się, że tym razem już się nauczyłem, będę klikał szybciej, będę zabijał, tak przynajmniej mi się wydaje. Ej, to musi być strasznie satysfakcjonujące, nie? Oglądacie sobie typa, który ora każdego gracza i pada na każdym graczu. To musi być serio, totalnie do dupy. Dobra, wchodzimy sobie do lasu orków. Będziemy polowali. Ostatnio tutaj wyskoczył pump, więc trzeba mieć się na baczności, ale teraz będzie niższy MSL, bo jestem z krukiem, więc wydaje mi się, że powinno być troszeczkę sprawniej. Zobaczmy, czy jest tu ktoś. No, Gacek Shit! No nie, no nie mogę jeszcze walczyć. Kurde, Berela Lipa, no 38 sekund. A, Gacek Shit już prawie był martwy. Dobra, Gacek Shit uciekł, ale będziemy szukali kogoś jeszcze. Powiedzmy, że tak, tutaj chyba PvP nie ma, z tego co pamiętam. Dokładnie, tutaj PvP nie ma, jest ewentualnie tam. Dobra, biegniemy, mam tutaj jakiegoś. O kurde, co za głupi tygrys. Wypierdzielaj mi stąd. Ale lipa totalna, tam jakiś chłop był. Zabiłbym go z chęcią. Te tygrysy w ogóle jakoś mają ochronę teraz. Naturalna odporność, zwiększa pancerze fizyczne. Mamy go! Widzowie, jest kolejna walka, jest duża szansa na wygraną. Ja już się cały jaram, kurde bele, płonę jak pochodnia. Widzowie, chyba będzie, powinien być zgon. No ten chłop nie ma szans, żeby ze mną wygrał. Nagrywa się dobrze. Ten chłop nie ma szans, żeby ze mną wygrał, chyba że rzuci mi dwa razy korzenie i ucieknie. Kruku, zrób swoją powinność, proszę ciebie. Jeszcze raz. No nie. No dobra, dobra, chwilę, on nie ucieka na szczęście. To zróbmy sobie w ten sposób. Tutaj zmieńmy sobie w takim razie na jedną gryzkę i drugą gryzkę. On się teraz heala, kruk powinien go dobić, prawda? Nie robi absolutnie nic w tej walce, wszystko wykonuje za mnie kruk, ale to w sumie mi się podoba. Chodź zamek, dobra, zaraz podejdę. Okej, kruk dostał korzonki, no i chłop jest martwy. Zrobiłem mnóstwo w tej walce, na szczęście mam ten czołg, Boże Święty. 2500 expa i lecimy dalej! Oj, przegalopowałem. Ej, pod tym kątem mam bardzo duży kinol. Jak Sobel trochę wyglądał. No i żeś znowu to 5 minut. Kto wymyślił tę blokadę PvP 5-minutową? Ten odcinek będę nagrywał 2 godziny. Idę po mandarynkę ze dwóch. Dobra, widzowie, mam mandarynkę. No co, poczęstujcie się mandarynką, proszę bardzo. A, kciuka nie zostawiliście, to nie, to wam nie da mandarynki. Zostawcie lajka, może na następny odcinek przyniosę więcej. No dobra, jesteśmy sobie w jaskini, znowu z krukiem. Idziemy sobie polować na graczy. Wydaje mi się, że mógłbym też iść zaraz na zamek, ale to się okaże. No to chyba tak będę musiał zrobić, bo tu nikogo nie ma. Mam tylko nadzieję na jakieś fajne walki bez pumpa, kurde, bo potem człowiek pada i musi czekać, no i pod ochroną. Musi czekać 5 minut na walkę, to jest strasznie uciążliwe. Pajo jajo tu jakiś stoi, 61 level, który w ogóle... O Boże Święty, chłopie, jesteś całkowicie przegrywem. XD. Kiedy stream? Nie ma. Dzisiaj albo jutro. Dobra, dawaj mordo, lecisz w niego. Ajajaj, kurde, on idzie pierwszy. Ała, dostałem. Ej, ale dostaję po papie, co jest, ogarnij się. Oj, pewnie zdechłem, Boże Święty, najgorzej na świecie. Dobra, jest zabity. Mamy kolejnego gościa. Pajo X został niestety poświęcony na cele challenge'u. Napiszałem mu nagrane. No i patrzcie, to jest dobry ziomek. Pajo się cieszy, nie? Polujemy dalej. Moi drodzy, wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do punktu kulminacyjnego najciekawszych walk. Tak coś mi intuicja mówi. Zaraz zobaczymy. Pójdźmy sobie tutaj na przykład Miaryna! Miaryna jest pod ochroną, ale tam jeszcze ktoś był. Klamka MO, klamkę MO, Boże, on sobie poluje na nietoperze z tym ploksem. Ale mi jest żal chłopa, totalnie, nie? No niestety, będziemy musieli go zaorać, no co mogę powiedzieć. Gorzej jak pump wyskoczy. Nie ma pumpa, dobra, na szczęście. Jezu, sorry stary, jakby, ja znam twój ból. Kiedyś też polowałem na nietoperze, grając właśnie MO8, ponieważ musiałem te elementy tam andracytowe robić, czy jakieś tam... no i wiem jakie to jest uciążliwe, jak was jacyś frajerzy atakują. Więc nie bierzcie do mnie przykładu. No niestety, sorry mordo. No tego diabła to też zabijemy, no jak już tu stoi, to widocznie trzeba, nie? No o to chodzi w tym challenge'u, jakby nie było, więc... O, na strzała, pięknie. Mamy kolejną walkę. No i Lord Szpoku mnie tutaj zaatakował.
Wydaje mi się, że to jest w ogóle, no tutaj nie ma nic do roboty, tak szczerze. No to po prostu będzie salto. Ej, żyje, fajnie, żyje pierwszą rundę, bardzo dobrze. Nie dał sobie tarczy z jakiegoś powodu, tarcza by mnie zabiła. No ale okej. Daje deszcz, to jeszcze lepsza opcja. Ej, co on robi, tak szczerze, on troluje gierkę. Zróbmy tak. Ej, on bije po 1000, o kurde, bele, ciężko. Kruku, trzymaj się. Dobrze. Dobrze. No na tym mój pomysł się kończy, co mogę dalej robić. Ten kruk prawdopodobnie już jest martwy. On rzuca sobie teraz tarczę i mnie zabije. Jak ja mogę go zabić? Chyba nie ma na to możliwości. No zdecydowanie nie było na to możliwości. Lord Szpaku, widzimy się na Broken Rank, wtedy cię pokonam. Każdy gladiator wie, kiedy zejdzie ze sceny, wiem i ja, ponieważ muszę uciekać, ale to nieważne. Chyba trochę tego kontentu dzisiaj wyszło, więc mam nadzieję, że wam się podobało. No dostaję po czapie totalnie, ale spokojnie widzowie, spokojnie. Ogarniemy sobie taką ekipę na przyszły odcinek, w 5, w 6 wlecimy nawet, złamiemy zasady gry. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podoba. Ej, zapętam się chyba. Zostawcie kciuka, zaraz widzimy się jeszcze na losowaniu tych itemków. Do końca nie wiem, co tam rozdawałem, więc zaraz się dowiemy, ja też się w sumie dowiem. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak, będziesz na odcinku Pajo. Pozdrawiamy serdecznie Pajo. Trochę jak Papajo, albo na przykład Mandarynko, bo jeszcze jej nie zjadłem. Zaraz idę sobie ją jeść. Haha, do widzenia. 800 tysięcy złota na giveaway. Ile? 800 tysięcy na tym giveawayu było do rozdania. Mosiu, panie, nie wypłacę się. Dobra, 800 tysięcy złota. Losujemy, moi drodzy, oczywiście. W ogóle się na innym fotelu, bo nagrywam to chwilę później, póki jeszcze nie wyszedłem. Bierzemy sobie stąd. Chwila, nie tutaj, stąd, tylko bierzemy sobie stąd. O, bierzemy sobie tutaj komentarz, wklejamy go sobie tutaj, znaczy link. No i zaraz sobie. Okej, okay, możemy chyba sobie już zacząć, czy jeszcze nie? Aha, get you to comments, trochę tu pozmieniali z tego co widzę. 93 osoby biorą udział w giveawayu, zobaczmy kto wygra niesamowite 800 tysięcy. Moi drodzy, Habaldor i Command Kozak Troll. No. Wygrałeś, nie? A kiedy napisałeś ten komentarz? W ogóle jestem ciekawy, bo ten odcinek jest dosyć faktycznie dawno. Kozak Troll, 4 miesiące temu. Damy mu serduszko, niech wie, że coś się szykuje. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Nara! Krojecie sobie tutaj na pół nożem i normalnie jecie łapą, jak prawdziwy mężczyzna, widzowie. Serio, o kurde, to jest moja mandarynka. Czuję pełnię smaku, widzowie, pełnia smaku.